Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Cut the chatter. You ain't talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling. Cześć, witam wszystkich w teście, który został zainspirowany przez komentarz z jednego z moich widzów przy poprzednim filmiku dotyczącym serwisów do ściągania plików z darmowych hostingów, nie posiadając oczywiście konta premium do każdego z nich. Za ten komentarz serdecznie dziękuję temu użytkownikowi i zapraszam Was do obejrzenia testu. Postanowiłem tym razem przyjrzeć się nie prędkości, z jaką działają serwisy, a temu, gdzie najtaniej możemy zakupić transfer premium. Jeżeli dziwi Was wzór, który widzicie w tej chwili na ekranie, to już wyjaśniam, że jest to metoda, jakiej użyłem do uśrednienia ceny za 1 GB transferu. Postanowiłem przyjrzeć się w każdym serwisie najtańszemu pakietowi, który możemy zakupić, korzystając bądź to z SMS-a, bądź opłacając przelew internetowy. Sumowałem w ten sposób ceny oraz sumowałem ilość gigabajtów, jaką możemy zakupić, korzystając z tej najtańszej opcji. W porównaniu zostało zestawionych 13 najpopularniejszych serwisów tego typu i zaczniemy oczywiście od miejsca ostatniego. Negatywnie zaskoczył mnie serwis RapidDown, który jako jedyny oferuje 1 GB w cenie powyżej złotówki. Moim zdaniem przy obecnej konkurencji na rynku jest to niedopuszczalne i jego administratorzy powinni jednak obniżyć tę cenę, aby stać się bardziej konkurencyjnymi i móc pozyskiwać klientów. Ten rynek jest już bardzo dobrze nasycony, co obrazuje moje porównanie i ilość serwisu, jaka jest w nim dostępna. Także myślę, że jeżeli nie zmieni się polityka tej strony, to nie wróży jej sukcesu na przyszłość. Podczas gdy oglądacie kolejne slajdy prezentujące poszczególne miejsca, niektóre egzekwo, chciałbym dodać, że standardową ceną, na jaką powinniście być przygotowani, to jest około 50-60 groszy za każdy gigabajt. A teraz pierwsza trójka. Bardzo ciekawie zaprezentowały się serwisy, które nie są zbyt znane, przynajmniej ja o nich nie słyszałem do tej pory, a mianowicie są to serwisy Rapidox.pl, Easyfice.pl oraz Turbix.pl. Dwa ostatnie serwisy oferują naprawdę bardzo rzadko spotykaną stawkę poniżej 50 groszy za każdy gigabajt i myślę, że warto jest brać pod uwagę, jeżeli będziecie myśleli o ściągnięciu większej ilości plików i będzie Wam zależało na jak najniższej cenie. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że między 50 a 60 groszy jest to stawka, myślę, że bardzo uczciwa. Nie trzeba kupować kont premium na różnych hostingach, możemy zarejestrować się na jednej z podanych stron i dosyć tanio ściągać nawet duże ilości danych. Pamiętajmy o tym, że w zestawieniu brałem pod uwagę standardową cenę, nie jest wzięta pod uwagę żadna promocja typu Happy Hour, kiedy zostaje nam obliczone 50% transferu, a na niektórych stronach nawet 90% transferu. Są to standardowe ceny podane bez żadnych promocji. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam zarówno na kanał YouTube, blog Linko oraz na Blogspota. Cześć!